Cześć, witajcie na kanale Asia Nail and Beauty. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem z serii Gry o Tron. Dzisiaj zajmę się paznokciami inspirowanymi kolejną postacią z Gry o Tron, czyli Cersei. I dla niej przygotowałam właśnie takie bardzo czerwone, odważne paznokcie, opruszone złotem. Myślę, że dla tej postaci bardzo pasują takie paznokcie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonać taką stylizację, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ten przepiękny odcień czerwieni jest z firmy Olivia, jest dosyć rzadki i transparentny, więc tutaj nie oczekujcie dużego krycia, jest to kolor numer 9. Kolejny produkt, jaki użyję w tym filmie, są to takie złote paski, które przykleja się już na przemyty cleanerem paznokieć. No i trzeci produkt, który ma mi imitować drobiny złota, są to właśnie takie płatki holo, płatki kameleony, które zakupiłam na AliExpress. Wszystkie produkty, jakie Wam teraz pokazałam, wypiszę Wam w opisie pod filmem, więc serdecznie Was tam odsyłam. Przed aplikacją koloru delikatnie odpycham skórki kopytkiem, następnie aplikuję dwie cienkie warstwy lakieru hybrydowego. Na sam koniec, przy drugiej warstwie, bardzo cieniutkim pędzelkiem staram się jak najbliżej dojechać tym czerwonym kolorem i wyrównać tą okolicę. No jak możecie zauważyć, mam przedłużone paznokcie, a jakiego produktu użyłam do tego celu i jakich metod użyłam, żeby przedłużyć swoje paznokcie, będę pokazywała to w kolejnym filmie już niebawem, w środę film się pokaże. Więc serdecznie Was odsyłam, pokazuję bardzo fajne dwie szybkie metody aplikacji pewnego produktu, który jest aktualnie bardzo modny. A kto z Was wie, jakiego produktu użyję i jakich metod do aplikacji tego produktu użyję w następnym filmie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. No i przechodzę do aplikowania różnych ozdób, które wybrałam dla Cersei na paznokcie. I jako pierwsze są to płatki, złote płatki na paznokcie, które będą świetnie imitowały paznokieć opruszony złotem. Dla Cersei niesamowicie to będzie pasować. Bardzo zamożnej osoby to takie coś naprawdę jest rewelacja. No i stwierdziłam, że nie pokryję tym całego paznokcia, tylko tak opruszę gdzieniegdzie paznokieć. Chcę, żeby przebijał czerwony kolor. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje i zrobiłam taką aplikację na dwóch paznokciach, na serdecznym i małym paznokciu. A na wskazującym i środkowym paznokciu stwierdziłam, że zrobię taką obramówkę złotą za pomocą złotej taśmy, którą się przykleja na przemyty cleanerem paznokieć. Świetnie dopełnia całą stylizację, wygląda to jeszcze bardziej bogato i jeszcze bardziej wpisuje się klimat postaci Cersei. Pamiętajcie, że tą taśmę jest dosyć ciężko przykleić, ponieważ trzeba ją przy skórkach tak zaokrąglić w dosyć słynny sposób. Moja taśma już niestety troszeczkę leży i zaczynała mi się urywać w niektórych miejscach, więc radzę mieć ją dosyć taką świeżo kupioną, ale i tak mi w miarę wyszło, musiałam troszkę sztukować. Myślę, że jakoś nie straciło to na uroku. Taśmę również można kupić na AliExpress, o ile się nie mylę, jak znajdę, to dam Wam link w opisie. I tak prezentuje się zdobienie paznokci inspirowane Cersei. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim zdobieniu i czy dla tej postaci takie paznokcie pasują. Ja uważam, że całkiem fajnie mi wyszło. Dajcie też znać, czy w ogóle takie paznokcie sami sobie byście zrobili, czy podobają Wam się, czy nie. Za każdy komentarz będę Wam bardzo wdzięczna. Jeżeli film się spodobał, to oczywiście dajcie też kciuk do góry. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, będzie to dla mnie bardzo motywujące. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz Facebooka, na moje media społecznościowe. Tam zawsze wrzucam coś nowego, coś innego, żeby Was również innymi pomysłami inspirować. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!